Witam wszystkich na kolejnym materiale. Tym razem jest to materiał poświęcony pelletom. Jeżeli interesuje Cię robienie pelletu, który za każdym razem wychodzi identycznie, jest w takim samym stopniu rozrabiany i w takim samym stopniu pracuje, nie tracisz czasu nad wodą, żeby po prostu ten pellet przyrządzić, bo nieraz wychodzi zbetonowany, zabetonowany i ogólnie bez sensu. Pozostań na tym materiale. Ja teraz przedstawię przedstawię ten produkt, czyli to już jest ten pellet rozrobiony, jego pracę. Jeżeli Cię to interesuje, jak ja to przygotowuję, co za każdym razem wychodzi tak samo, pozostań na tym materiale. Masz tu teraz czas rzeczywisty pracy tego pelletu i tyle. Proszę zobaczyć. Pellet był dobrze sklejony i pellet teraz się pięknie obsypuje. Czyli po dotarciu na dno macie czas rzeczywisty, bez żadnego oszukiwania. Pellet pracuje. Jeszcze tu z boku pokażę, że pellet jest sypki. Po ściśnięciu jest mega sklejony, co widać, naprawdę jest mega sklejony, ale rozcierając go w dłoni uzyskuje każde ziarno osobno. Czyli jeżeli Cię interesuje, jak przygotować taki pellet, pozostań na tym materiale. Sporo osób łowi na metodę, używając samych pelletów. Ja też lubię ten sposób łowienia, nawet na PZW. Ale dużo ludzi ma problem z powtarzalnością przy rozrabianiu pelletów i nie zawsze to wychodzi tak samo. Ciężko jest podjechać nad wodę, zrobić pellet, nie znać go i wyjdzie albo za mokry i betonuje, albo coś jest z nim nie tak jak trzeba. Dlatego moim zdaniem się lepiej wcześniej przygotować i mieć ten problem z głowy i dopracowane mieszanki idealnie, żeby były powtarzalne i za każdym razem. Ja zawsze sobie robię mieszanki pelletów. Mógłbym przykładowo używać dany pellet, który tam sobie kupiłem, za każdym razem próbować na niego łowić i by było fajnie. Tylko że to jest jeden kolor i moim zdaniem no to może tak średnio, no znaczy no na pewno będzie dobrze przyciągało ryby, ale jeżeli coś jest inne, czyli jest różnobarwne, pellety są o różnych barwach i smakach, tym bardziej to przyciąga ryby. Bazą mojej mieszanki pelletów są pellety. Nie chcę tu nikogo reklamować. Ja używam tych pelletów Kopensa Korsów, ponieważ są tanie i są dobre. A jeżeli jest coś tanie i dobre, to po co mam przepłacać nie wiadomo ile za takie same pellety, tylko innych firm. Dlatego bazą mojej mieszanki pelletów będzie 5 paczek tego pelletu Kopensa. Bazą będzie 5 paczek pelletów tego Kopensa, kładę to na boki, ponieważ do tych 5 paczek dodam jedną paczkę pelletu Aleraqua. Kiedyś stanowił tylko i wyłącznie on bazę moich pelletów i do niego dodawałem inne, ale ja jakoś przeszedłem na te jaśniejsze i po prostu teraz robię w ten sposób, czyli Aler Aqua 1 kg, 5 kopensów zwykłych. Dam tylko pół betainy, green betainy, pół, ponieważ będę, jeżeli ta dawka mi się skończy, będę robił być może jeszcze w tym roku drugą, bo kupiłem większą ilość tych pelletów. Dlatego betainy wziąłem tylko jedną paczkę. To będę miał na dwie takie mieszanki grube. I dodam też Kopensa, też wszystko w 2 mm jest w wielkościach, Red Halibut. Teraz na chwilę się przenoszę poza kadr, pauzuję nagranie, mieszam to wszystko w wiaderku i w misce Wam pokażę efekt finalny, jak to wygląda. Tak wygląda mieszanka po wymieszaniu.
Popakowałem to w trzy woreczki, które będą sobie ze mną podróżowały, jeżeli będzie brakowało towaru nad wodą. A w domu będę sobie przygotowywał z peletów, z mieszanki peletów, które będę miał w wiaderku. Tutaj sobie zostawiłem miejsce tylko troszeczkę, żeby teraz Wam pokazać, jak skutecznie za każdym razem wychodzą te same pellety. Czyli teraz tak. Do tego celu użyję miarkę. Miarkę jest to najmniejsza matrioszka, jaką posiadam. 1,8 litra, czyli 125 ml. Miarek biorę sobie. Ja sobie przygotuję pelet, teraz go niebawem wykorzystam. Miarek przygotowuję sobie 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć miarek mamy w misce. Do tych pięciu miarek wlewam sobie jedną miarkę wody. I to sobie mieszam. Pellet w ciągu pół godziny zaabsorbuje tą wodę. Od czasu do czasu trzeba przemieszać. 5 miarek pelletu zalewamy miarką wody i odstawiamy na pół godziny. Na tym etapie, tak jak w tym momencie, jeszcze mógłbym dolać dipu po wierzchu i jeszcze raz to dokładnie wymieszać. Dipu nie dodaję do wody, ponieważ tak samo się on rozprowadza, jak go polejemy po wierzchu, po pellecie, jeżeli już mamy pellet zalany wodą. Tak więc ja sobie jeszcze to przemieszam. 5 miarek wody, 5 miarek pelletu, miarka wody, oczywiście tego miksu. Wy możecie używać innych pelletów i sobie przygotować pod siebie taki miks. Najważniejsze, żeby po prostu za każdym razem powtarzalnie to samo robić. Używać tego samego produktu i będziecie mieli przyjemność złowienia, a nie siedzieli nad wodą i ten i słali gromy, że coś jest nie tak. Czyli teraz tak, pelet sobie absorbuje wodę, spotykamy się za pół godziny, zobaczycie jak to pracuje, ponieważ zrobię teścik. W międzyczasie, już nie będę tego pokazywał, bo bez sensu, co kilka minut przemieszam jeszcze, żeby się to równo rozchodziło i widzimy się za jakieś 30 minut. Po upływie około 20 kilku minut, może 30, mamy pięknie przygotowany pellet, który jest, o, każde ziarnko osobne. Po zgnieceniu mamy ładnie sklejony pellet. Wystarczy go rozetrzeć i każde ziarnko praktycznie się rozchodzi osobno. Tak więc ja proponuję taką mieszankę robić pelletów. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Przewaga jasnych, ale są też różnokolorowe. Bierzemy sobie foremkę, wkładamy sobie przypon. Zasypujemy sobie pelletem. Bierzemy sobie podajniczek. Proszę bardzo, to jest na wierzchu. Rzucamy do wody. I zobaczcie, pellet nie może się od razu obsypywać, ale też nie może się za długo obsypywać. To jest mieszanka, którą opracowałem przez jakiś tam czas i naprawdę jest no, najlepsza. Macie teraz czas faktyczny mniej więcej. Wiadomo, że przy zarzucie jest podajnik uderza o wodę, nim dotrze na dół, to też jest pokonuje tą wodę, tak więc już tam część może się uwolnić tego pelletu, ale ten raczej dociera przeważnie bardzo dobrze, bo przeważnie tam minuta, dwie już pojawiają się brania. Macie tu czas rzeczywisty, bez żadnej ściemy, bez żadnego tu oszukiwania. Tak jak nie mówię, że niektórzy oszukują, ale po prostu żadnych ucinek, ścinek. Czas rzeczywisty pracy tego peletu. Już ryba może teraz sobie go pobierać. Czyli dobrze jest sklejony, uderza od wody, opada na dno, pracuje.
nic, tylko się cieszyć mówieniem, nie tracić czasu na regulację wody w pelletach, betonowanie tego pelletu. Proszę, łatwo i przyjemnie. Pozdrawiam, do następnego razu.